Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki wątek związany cały czas ze świętością, mianowicie wątek odwagi. Odwagi i przeciwieństwa odwagi, czyli wstydu. Jest to wątek, który ewidentnie znajdujemy u apostoła Pawła. To jest taki wątek dla niego bardzo istotny. Myślę sobie, że też z różnych przyczyn życiowych, patrząc na to, że on wybrał bardzo radykalnie Chrystusa, bardzo dużo stracił. Myślę, że to był taki jego osobisty, ważny wątek, żeby on faktycznie wiedział, ewidentnie miał taką potrzebę, by wiedzieć, że faktycznie nie będzie zawstydzony, tak jak zresztą mówi w jednym z listów, że kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony. I w zasadzie, jak patrzymy na listę apostoła Pawła, to ten temat się przejawia w różnym miejscu, może niekoniecznie jako taki główny, ale w zasadzie prawie w każdym z nich. Ja tutaj kilka takich najważniejszych fragmentów sobie wybrałem. Pierwszy to jest list do Rzymian, pierwszy rozdział, gdzie jest powiedziane, że Ewangelia jest mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, ale rozpoczyna się bardzo ważnym wyzwaniem. Nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu. A więc właśnie to wyznanie, że on się nie wstydzi Ewangelii, że jest to czymś, co on propaguje bez zażenowania, czy bez pewnego poczucia dyskomfortu, co oczywiście jest pewną decyzją wiary dla niego, bo przecież bardzo wiele osób się mu sprzeciwiało. Jest wsparte tym, że on faktycznie widzi, że Ewangelia działa, że ludzie się nawracają i przychodzą do Chrystusa. Podobny fragment mamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, gdzie w zasadzie od 18 do końca prawie drugiego rozdziału mamy taki wielki kontrast między głupstwem a mądrością. I to jest taki, można powiedzieć, kontrast między głupstwem w oczach ludzi i mądrością. I generalnie apostoł Paweł, można powiedzieć, mówi, że te rzeczy, które są dla Boga, pochodzą z Boga, są prawdziwą mądrością, zazwyczaj są jakąś, są głupotą, są traktowane jak głupota przez ludzi. I na przykład jest powiedziane, że Bóg obrócił w głupstwo mądrość świata, że co prawda Żydzi się znaków domagają, Grecy mądrości poszukują, to jednak Bogu upodobało się zbawić wierzących przez głupotę zwiastowania. Jest to co prawda dla pogan głupstwo, ale jest to mądrość Boża, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie. Są ludzie mądrzy według ciała, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. Głosimy to nie w uczonych słowach mądrości. Człowiek zmysłowy nie przejmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem. Tak naprawdę, jakbyśmy sobie zrobili takie większe studium z pierwszego rozdziału i drugiego rozdziału pierwszego Koryntian, to widzimy, że te głupstwa i mądrość, one się właśnie pojawiają w kontekście tego, żeby być odważnym, żeby przyjąć trochę jakby pewną cenę, że no tak będzie, niektórzy ludzie będą uważać nas za głupców, ale my się mamy trzymać tego, co jest mądrością Bożą i w tym trwać. I podobnie się trochę pojawia w liście do Efezjan, końcówka listu do Efezjan, szósty rozdział, gdzie apostoł Paweł prosi o modlitwę w 20 wersecie, że poselstwo sprawuje dla zwiastowania Ewangelii i prosi, aby prosili o Niego, by dała nam była mowa nie do po prostu zwiastowania Ewangelii, ale do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dlatego że z odwagą powinien ją zwiastować, tak jak mówi 20 werset. I w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, 20 wersecie znowu apostoł Paweł mówi, że jego największym pragnieniem nie jest to, żeby przeżyć, bo może umrzeć, ale to, że w niczym nie będę zawstydzony. A jak to się stanie, jak to się spełni, że w niczym nie będzie zawstydzony? Ono w taki sposób, że przez jego śmiałe wystąpienie Chrystus będzie uwielbiony. A więc zwróćmy uwagę, że dla apostoła Pawła to jest bardzo ważne, żeby mieć właściwą postawę w trakcie głoszenia, żeby nie dać się zawstydzić ludziom, żeby wyraźnie powiedzieć to, w co wierzy i jest przekonany, że to właśnie uwielbia Chrystusa. Taka postawa. I myślę sobie, że się nic nie zmieniło. Dlatego was również zachęcam i siebie zachęcam do modlitwy o nas, żebyśmy taką właśnie postawę mieli. Dlatego, że taka właśnie postawa, postawa odwagi, braku zawstydzenia sprawia, że rzeczywiście najwyraźniej, bo przede wszystkim to się Bogu podoba, to pewnie też zmienia nasze serce. Ale myślę, że też jest dobrym świadectwem, pełnym mocy świadectwem dla ludzi wokół nas. Panie Boże, bardzo Cię proszę, strzeż nas, strzeż naszych serc i sprawię, Panie, abyśmy mogli, tak jak apostoł Paweł, szukać tego, aby uwielbiać Ciebie przez naszą odwagę, przez naszą ufność, przez naszą śmiałość. I prosimy, abyś właśnie w tym, w naszym życiu, był uwielbiony.
z Bogiem i do zobaczenia.